I przechodzimy do podpunktu C. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki, druk nr 1613. Proszę także pana przewodniczącego. Szanowni państwo, opinia komisji jest negatywna dotycząca zbycia części działki nr 468 ogółem 60. Nasza opinia jest dlatego negatywna, gdyż jest to końcówka ślepej drogi. Owszem, odsprzedanie przez miasto tej działki poprawi, ale tylko i wyłącznie walory użytkowe i cenę działek, które są po sąsiedzku. Jest jeden właściciel tych działek. Natomiast pogorszy funkcjonowanie sąsiadom z tego względu, że ograniczy się pole manewru na tej ślepej końcówce drogi. Stąd też, a jednocześnie niejako zamkniemy możliwość dojazdu za działki, o których jest mowa, tam jest dosyć duży teren zielony. To jest ostatnie miejsce, w którym można dojechać jeszcze w tym momencie, w ten rejon. To sprzedamy, no to automatycznie właściciel pozostanie, uzyska prosto nie tylko do swoich terenów, tylko do sąsiedów, które w tym momencie są łąkami, z których mogą korzystać powiedzmy mieszkańcy. Dziękuję. Zarząd ten projekt uchwały także pozytywnie zaopiniował. Otwieram dyskusję nad projektem, gdzie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Nie ma głosu w dyskusji, nikt poprawki się nie składa. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały bez druku 1613 w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeciw. Teraz to już chyba w tym wieku separatnie.